Zaczęło się od Via Ferrat kilka ładnych lat, 4 lata temu. Ja do tej pory na desce snowboardowej tylko jeździłem i te góry no, widziałem tak naprawdę zimą, bo latem nie chodziłem po górach. I tak zacząłem się zastanawiać, że byłoby fajnie po prostu zobaczyć te góry w innym sezonie, latem i troszeczkę wyżej po prostu spojrzeć też na te miejsca, gdzie jeżdżę, troszeczkę z innej perspektywy. No i można powiedzieć, że to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Każdy post na mediach społecznościowych oznaczałem dumny, jeśli chodzi o emotki, i to tak, jestem dumny z mojego brata. Najbardziej z wyczynów jego, on był zawsze uparty, mówiłem to tutaj u Państwa w telewizji, że cechą jego była konsekwencja, upartość i dążenie do celu. I to się jakby nie zmieniło, więc trochę się przyzwyczaiłem do tej jego upartości. Jak sobie coś zakłada, to realizuje. To są takie tak naprawdę bardzo, bardzo osobiste przeżycia, odczucia, uczucia, bo to jest cała, no cała gama, tak? Cała gama tych uczuć, tych emocji, zwłaszcza będąc na szczycie. Po tak długiej walce z górą. Więc no to jest od radości po niedowierzanie, po takie trochę też negatywne emocje. No i zaraz później w głowie też jest najważniejsze, że trzeba właśnie bezpiecznie zejść z tej góry. Było nas trzech, zostało nas dwóch, bo najmłodszy brat zginął niestety w 2015 roku w wypadku samochodowym, więc mówienie o tym, że czułem tylko i wyłącznie euforię, radość z tego, że brat zdobył szczyt, byłoby delikatnie rzecz ujmując kłamstwem lub półprawdą. Absolutnie martwiliśmy się o niego, bo to jest, we mnie jest bardzo dużo takiej nieakceptacji tego, co mój brat robi, bo trudno akceptować hobby, które niemalże za każdym razem ociera się o śmierć. No, tak to sobie trzeba jasno powiedzieć. Jest obarczone dużym ryzykiem. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o Ewereście, ale tak naprawdę o każdej górze, na której Szymon się wspinał i wspinać będzie, bo pewnie będzie pytanie o plany. Więc myślę, że dużo więcej było niepewności, niepokoju, takiego czystego, bohaterskiego zamartwiania się tą sytuacją, troski o to, co by się, jak przeżyje to wszystko mama, gdyby zdarzyło się najgorsze. Natomiast jestem człowiekiem wierzącym i z całą rodziną absolutnie powierzaliśmy mojego bratu Panu Bogu i wierzę, że jak to powiedział mojemu synowi, już wyżej się nie da być, bliżej Pana Boga, więc jestem przekonany, że ta opatrzność nad moim bratem czuwa. Teraz chwila relaksu, tak naprawdę za kilka dni wyjeżdżam na tydzień odpoczynku. Muszę trochę podjeść, bo jestem wymizerniały, schudłem ponad 8 kg. Także tak, jedni chudną, inni chcą trochę przytyć. Ja jestem akurat w tej grupie, drugiej grupie teraz. Druga połowa, wracam z Albanii, czekam na okienko pogodowe na Mont Blancu i taki szybki wyjazd na Mont Blanc, bo mam zeszłoroczne porachunki do wyrównania, bo mnie góra 100 metrów od szczytu nie wpuściła. Natomiast później wyjazd powiedzmy ze znajomymi, też taki relaksujący. Ale przez półtorej miesiąca wakacji chciałbym też porobić różne kursy wspinaczki skałkowej i tak dalej, gdzieś podszkolić się w tych swoich umiejętnościach. Końcówka sierpnia, mam nadzieję, że dostanę wizę do Rosji, więc Elbrus i Gruzja, Kazbek. Takie aklimatyzacyjne, przygotowawcze wyjazdy wspinaczki. Jesień, zapewne Himalaje. Wracam być może na Dalagiri, które w zeszłym roku mi ze względu na pogodę też odmówiło wejścia. Później się zobaczy. A takim no, nadrzędnym, docelowym planem rok przygotowań to są przyszłe wakacje Pakistan i K2.